Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę techniczną pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest wtorek, 27 listopada 2018 roku. Naszą analizę będziemy kontynuować na interwale godzinowym. Na tym interwale zaznaczyłem tutaj dwa istotne poziomy. Przede wszystkim jest tutaj zaznaczony poziom oczywiście wsparcia technicznego, czyli najnowszy dołek, który cena wykonała na poziomie 13390 zł. Po tym dołku mamy trójfalową reakcję wzrostową i cena dochodzi do poziomu 15723. Jest to, jak widać tutaj, po tych poziomach wcześniejszych, poziom oporu technicznego. Zaznaczyłem go tą linią przerywaną, czyli jest to taki, powiedzmy, średnioterminowy, jeżeli chodzi oczywiście o interwał godzinowy, średnioterminowy poziom oporu technicznego. No i po tym podejściu do tego oporu mamy oczywiście kolejne spadki, czyli kontynuację lokalnego i długoterminowego również trendu spadkowego. Następny dołek został zrobiony na 13688. No i na dzień dzisiejszy mamy tutaj lekką konsolidację między właśnie tymi dwoma poziomami. Zaznaczyłem je niebieską przerywaną linią. Z jednej strony mam właśnie 13688, z drugiej strony mam 14621. No i teraz wybicie z tej konsolidacji lokalnej będzie wskazywało kolejny kierunek. No najprawdopodobniej będzie to kierunek południowy, czyli kontynuacja spadków, dlatego że dominującym trendem na rynku Bitcoina jest cały czas nieprzerwanie trend spadkowy. No i tą niezbyt pozytywną prognozę wspiera jeszcze dodatkowo lokalna linia trendu spadkowego, która jest zaznaczona kolorem pomarańczowym. Jak widzimy, cena cały czas znajduje się poniżej tej linii oporu. No i dopiero wybicie powyżej tej linii oporu i później powyżej właśnie 15723 mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów w kierunku a poziomu zaznaczonego przeze mnie na 18133. Jest to poziom oczywiście oporu długoterminowego. Natomiast tak długo jak te dwa poziomy, czyli opór techniczny i powiedzmy tutaj linia trendu, nie są testowane, nie są wybite, cały czas większe prawdopodobieństwo jest spadków niż wzrostów na Bitcoinie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie tej analizy i zapraszam na kolejne już wkrótce. Życzę owocnego treningu. Do zobaczenia.